Czekam na twoje cześć i czołem. Zaczynamy nową serię pod tytułem Teraz czytam, gdzie będziemy wam opowiadać co piątek. Co piątek powiemy wam, co teraz czytamy. To będą książki, które już zaczęłyśmy, dopiero zamierzamy przeczytać, takie w sam raz na weekend. Ale skoro już tu jesteśmy razem, to skorzystajmy też z okazji, by zobaczyć nasze bardzo profesjonalne studio filmowe. Ale dziś nie o filmie, tylko o książkach. Wśród moich znajomych znana jest moja słabość do Jerzego Pilcha. Jeszcze w liceum mówiłam, że zostanie moim mężem. Dobra, zostałby, gdyby byłby tak z 40 lat młodszy. Ewidentnie kobiet, które go kochałem, jest jednak więcej, dlatego w ostatnim czasie na rynku ukazały się dwie duże książki. Wywiad Rzeka i pierwsza biografia Jerzego Pilcha. Już. Nie ma co ukrywać. Odrywanie wzroku od kobiet nie jest moją najmocniejszą stroną. Przeciwnie. Powiedzieć, że się gapię, to nic nie powiedzieć. Wywiad przeczytałam już dawno, dlatego że jak tylko coś o Pilchu wychodzi, to ja teraz to kupuję. Taka słabość. I bardzo mi się podobał. Tak bardzo, że jak to ja, o, trzęsą mi się ręce jak Pilchowi, zaznaczałam sobie w nim ulubione fragmenty, na przykład o tym, co nas łączy, słabość do coli. Książkę Kubisiowskiej dopiero zaczęłam i przyznaję, że czyta się nieco ciężej niż wywiad, w którym pisarz wypowiada się w swoim niepowtarzalnym stylu. Ta książka ma ponad 400 stron, więc sporo przede mną jeszcze tego weekendu. A teraz o kolejnym mężczyźnie naszego życia. Teraz może w trochę gorszej formie. Mario Vargas Llosa. Dlaczego w gorszej formie? Niektórzy recenzenci twierdzą, że to jest pierwsza pośmiertna książka Vargasa Llosy. Ale sam Wielki Mario mówi, że się jakoś bardzo nie przyłożył do tej książki, po prostu wymyślił sobie temat i napisał. I co? Kto nobliście zabroni? Książka opowiada o Peru w latach 90., kiedy tym krajem rządził Alberto Fujimori, który z kolei wygrał w wyborach prezydenckich z Llosą. To teraz sprawdźmy, czy za młodo wyglądał równie źle jak Pilch. Z tą panią. W książce bardzo ważny jest wątek prasy brukowej. Dlaczego? Ostatnio Vargas Llosa dużo miał do czynienia z nią. A to dlatego, że w wieku 80 lat postanowił rozwieść się z żoną i związał się z matką Enrique Iglesiasa. Ale to podobnie jak z tą książką. Kto mu zabroni? Maria, to mogłyśmy być my. Może to nie jest poziom Nobla? Ale dobrze się bawiłam z Marią Vargasem Llosą, więc polecam. Tak jak ja z Pilchem, zawsze. Na kolejny odcinek teraz czytam. Zapraszamy w następny piątek. Bo to łatwiej zmontować. Pa!